10 cudów starożytnego świata. I owszem, oficjalnie jest 7 cudów starożytnego świata, jednakże ta lista była aktualizowana i elementy znajdujące się na tej liście się zmieniały. Stąd jest możliwość uzbierania 10 cudów starożytnego świata. Na początek to oficjalne, na końcu dodamy te, które z tej listy spadły. Piramida Cheopsa. Piramida znajduje się w Egipcie na płaskowyżu w Gizie. Zbudowana w okresie Starego Państwa około 2560 roku przed naszą erą z przeznaczeniem na grobowiec faraona Cheopsa, prawdopodobnie według projektu Chemona. Wielka piramida została postawiona na sztucznie wyrównanym terenie. Zmierzone różnice poziomu wynoszą do 2 cm. Boki kwadratowej podstawy ustawione są względem stron świata z dokładnością 4 minut kątowych. Kamienne bloki z wapienia, ważące około 2,5 tony, zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ponad 2 milionów kamiennych bloków, układanych na swoim miejscu przez 4,5 minuty każdy, na masę ponad 6 milionów ton. Do budowy komór użyto także granitowych bloków ważących do 80 ton, pochodzących z Asuanu. Piramida była pierwotnie pokryta w całości wykonaną z głodzonego wapienia warstwą zewnętrzną. Z okrywy tej pozostały jedynie nieliczne fragmenty u podnóża piramidy. Pierwotna wysokość budowli wynosiła 146 metrów. Współcześnie w wyniku utraty piramidionu i erozji liczy 138 metrów. Jest to jedyny z 7 oficjalnych cudów świata, który przetrwał do dziś, chociaż w średniowieczu pozbawiono je ulicówki, a już w starożytności zrabowano skarby. Wiszące ogrody Semiramidy zostały zbudowane na polecenie wielkiego króla, który podarował je swojej żonie Amytis w Babilonie. Niezwykłość wiszących ogrodów budziła podziw wszystkich ludzi współczesnych, a także zdumienie i wielkie zainteresowanie potomnych. Opisywali je często historycy greccy, a od czasów Aleksandra Wielkiego zalicza się je do 7 cudów świata. Zostały zbudowane na polecenie wielkiego króla, który podarował je swojej żonie, ponieważ po przyjeździe do Babilonu bardzo tęskniła za bujną zielenią ojczystego kraju, Medii. Niejasne jest, dlaczego nazwano je imieniem Semiramidy, asyryjskiej królowej, która żyła 2 wieki wcześniej. Założono je na wznoszących się tarasach i podtrzymywanych specjalną konstrukcją, którą utworzyły szeregi wąskich, coraz wyższych korytarzy sklepionych kolebkowo. Wiszące ogrody Semiramidy zostały zniszczone przez trzęsienie ziemi w I wieku przed naszą erą. Świątynia Artemidy w Efezie. Dla starożytnych Greków jeden z 7 cudów świata, znana pod nazwą Artemisionu, stanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej, obecnej Turcji. Była to świątynia o wymiarach 130 na 69 metrów, zbudowana na rozkaz króla Lidii Krezusa około 560 roku przed naszą erą. Najprawdopodobniej stanęła na miejscu wcześniejszej budowli zniszczonej podczas najazdu Kimerów. Zdaniem Pliniusza świątynia była 9 razy budowana i burzona. Jeska świątynia została zaprojektowana przez architektów z Knossos. Do jej budowy użyto doskonałej jakości marmuru i cedru libańskiego. W 356 roku przed naszą erą świątynię spalił szewc w nadziei, że ten występek unieśmiertelni jego imię. I tak się stało. Jego imię jest znane do dziś, ale ja go nie powiem, żeby nie spełniać jego prośby. Świątynię chciał odbudować Aleksander Wielki. Mieszkańcy Efesu nie przyjęli jego warunku, jakim było umieszczenie w świątyni inskrypcji sławiących jego imię. Propozycja została odrzucona słowami: Aleksandrze, nie wypada, żeby jeden Bóg stawiał świątynię drugiemu Bogu, bowiem wyznawcy Artemidy nie widzieli możliwości oddawania w jednej świątyni hołdu dwóm bogom. Posąg Zeusa w Olimpii. Antyczny posąg z V wieku przed naszą erą, zaliczany przez starożytnych Greków do 7 cudów świata. Rzeźba przedstawiała siedzącego na tronie Zeusa o poważnym i dostojnym obliczu. Na głowie miał wieniec z gałązek oliwnych, z lewego ramienia zwisał mu złoty płaszcz, w prawej dłoni trzymał statuę bogini Nike, a lewą rękę wspierał na wykładanym szlachetnymi kamieniami berle. Na rzeźbionych oparciach i nogach tronu ukazano postaci bogów i sceny bitewne. Szaty i włosy Zeusa wykonano ze złota, obnażone części ciała z kości słoniowej. Tron z drewna cedrowego wykładanego hebanem i szlachetnymi kamieniami.
Rzeźba stała w świątyni w Olimpii przez około 800 lat. Po wprowadzeniu zakazu Igrzysk Olimpijskich posąg został wywieziony do Konstantynopola około 420 roku, gdzie przepadł w pożarze w roku 475. Mauzoleum w Halikarnasie. Jeden z siedmiu cudów antycznych świata był to grobowiec Mauzolosa, perskiego satrapy Kari, wzniesiony około 350 roku przed naszą erą. Budynek został zaprojektowany przez architektów Satrosa i Pteosa na polecenie królowej wdowy Artemizji. Ozdobili go natomiast rzeźbiarze z Kari. Mauzoleum nie przetrwało do naszych czasów, zaniedbana budowla pod wpływem upływu czasu, działań ludzkich i trzęsień ziemi stopniowo popadła w ruinę. W 1404 roku tylko fundamenty i podstawa budynku pozostawały całe. W 1522 roku Joannici, zagrożeni najazdem muzułmanów, używali surowców z mauzoleum, aby wzmocnić swoją siedzibę, zamek świętego Piotra. W trakcie rozbiórki mauzoleum odkryty został sarkofag Mauzolosa, który następnie zaginął. Część zabytków z mauzoleum, m.in. rzeźby, znajduje się w British Museum w Londynie. W 2017 roku jedna z organizacji ogłosiła podjęcie starań o odbudowę mauzoleum. Kolos rodyjski. Olbrzymich rozmiarów posąg Heliosa, greckiego boga słońca, wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Lidos w latach 294-282 przed naszą erą. Wykonano go z brązu i ustawiono u wejścia do portu Rodos dla upamiętnienia nieudanego oblężenia miasta w latach 305-304 przed naszą erą. Posąg miał 32 metry wysokości, stał na 10-metrowym piedestale. Według starożytnych przekazów sama metalowa konstrukcja monumentu ważyła 20 ton, jednak ta wartość wydaje się mocno niedoszacowana, skoro Statua Wolności waży 200 ton. Posąg został zniszczony w 226 roku przed naszą erą w wyniku trzęsienia ziemi. Jest to jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Latarnia morska na Faros. Starożytna latarnia morska, która została zbudowana około 280 roku przed naszą erą na podstawie planów architekta Sostratosa i na polecenie Ptolemeusza I, ukończona podczas rządów jego syna Ptolemeusza II. Możliwe, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Macedoński. Ze względu na wielkość i wspaniałość architektonicznego ukształtowania uważano ją za jeden ze starożytnych siedmiu cudów świata. Budowla została uszkodzona kilkakrotnie na skutek trzęsień ziemi. Była też przebudowywana. Prawdopodobnie już w II wieku runęła najwyższa część latarni. W IX wieku jej dolna część została zaadaptowana na meczet o nietypowej orientacji, wzdłuż osi północ-południe. Latarnia uległa uszkodzeniu przez trzęsienia ziemi w 1261, 1303, 1323, po którym nie została odbudowana. Wieża została ostatecznie zniszczona przez trzęsienie w 1375 roku. Pozostałe po niej ruiny zniknęły, kiedy w 1480 roku sułtan Egiptu użył ich do budowy na tym miejscu fortu. Obecnie na fundamentach latarni znajduje się Muzeum Morskie. Posąg Asklepiosa w Epidauros. W Epidauros od VI wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery istniało najsłynniejsze sanktuarium Asklepiosa w świecie antycznym, którego kult zastąpił wcześniejszy na tym miejscu kult Apolla. Wykopaliska archeologiczne systematycznie prowadzono od 1879 roku przez archeologów greckich, wspomaganych przez badaczy francuskich, odsłoniły imponujące ruiny świętego okręgu. Właśnie tam znajdował się niesamowity posąg Asklepiosa, który przez starożytnych Greków był uważany za jeden z siedmiu cudów świata, jednakże współcześnie stracił swoje miejsce. Niestety o samym posągu niewiele wiadomo. Kolosy Memnona. Posągi Faraona o wysokości 15 metrów, waga każdego kolosa to około 800 ton. Postawiono je około 1370 roku przed naszą erą w Tebach Zachodnich. Jest to jedyna zachowana część świątyni grobowej tego faraona, zniszczonej prawdopodobnie przez trzęsienie ziemi już za panowania Merentacha. Dalsze zniszczenia poczynione zostały przez obfite wylewy Nilu. Posągi wykuto ze bloków skalnych kwarcytu. Przedstawiają faraona zasiadającego na tronie. W przedniej części tronu, po bokach faraona, wyrzeźbiono dwie niewielkie wysokości postaci kobiet. Są to żona faraona, Teja, i jego matka, Matemuja.
Jeden z posągów po uszkodzeniu spowodowanym przez trzęsienie ziemi wydawał dźwięki podczas wschodu słońca. Było to spowodowane ogrzewaniem się skał wyziębionych nocnym chłodem. Posąg był odwiedzany w starożytności przez Greków. Wierzono bowiem, że przedstawia syna jutrzenki, Memnona, zabitego przez Achillesa. Wydawane dźwięki interpretowane były jako skarga syna wznoszona do matki. Usterka ta została naprawiona na przełomie II i III wieku, zaś naprawa spowodowała, że posąg przestał wydawać dziwne dźwięki. Brama Isztar. Brama w Babilonie, zniesiona za panowania jednego z królów i poświęcona bogini Isztar. Była ona północną bramą miasta, otwierającą tak zwaną drogę procesyjną. Obiekt tworzyły w zasadzie dwie bramy połączone przejściem, czyli był to tak zwany obiekt bramny, składający się ze czterech wież na planie kwadratu, zwieńczonych krenelarzem, który zresztą był również na murach łączących wieże. Brama Isztar oblicowana była glazurowaną cegłą w kolorze niebieskim. Obecnie prawdziwa brama Isztar znajduje się w muzeum w Berlinie. W Iraku natomiast wykonano jej replikę będącą tam dużą atrakcją turystyczną Babilonu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.